14 dzień naszego nabożeństwa ku czci Matki Bożej Bolesnej. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Wszystkie proroctwa spełnione, dług przez grzech zaciągnięty wobec sprawiedliwości Bożej, został spłacony męką i śmiercią Jezusa. Złożona całopalna ofiara za zbawienie świata. Matka Bolesna w towarzystwie świętego Jana i świętych niewiast opuszcza grób pański. Kieruje swe kroki ku Jerozolimie. W milczeniu, z sercem przeszytym siedmioma mieczami boleści, opuszcza swój skarb najdroższy. Lecz jakże bolesna i smutna jest dla niej ta droga. Wieczernik zastaje pusty. Czuje się opuszczona i osamotniona. Wspomina Maryja szczęśliwe chwile przeżyte z Jezusem, radosne chwile w Betlejem, gdy boskie dzieciątko piastowała na swych rękach. O, jak szczęśliwa była wówczas! Staje jej w pamięci ubogi domek w Nazarecie, lata młodzieńcze, które Jezus spędził pod opieką świętego Józefa. Dalej wspomina prace apostolskie, łaski i dobrodziejstwa, które świadczył wszystkim. Jak niewypowiedzianie był dobry i miłosierny, a dla niej tak łaskawym i miłującym synem. W końcu przechodzi Matka Bolesna mękę bolesną Jezusa, ogrujec, zdradę, opuszczenie przez uczniów, biczowanie, zniewagi i bluźnierstwa, ciernie mu koronowanie, dźwiganie krzyża na górę Kalwarię, ukrzyżowanie i śmierć okrutną na krzyżu. I w smutku pozostaje Matka Bolesna, ale pociesza się. Wkrótce nadejdzie dzień triumfu i radość Twego boskiego Syna. Ujrzysz Go pierwsza chwale zmartwychwstania w uwielbionym ciele, jaśniejącym jak słońce. Boskie Jego rany głosić będą przez całą wieczność nieskończoną miłość ku Ojcu Niebieskiemu i ludziom. A Ty, Matko Najświętsza, dzielić będziesz Jego triumf i chwałę. Twoje osamotnienie się skończy, staną przy Tobie wszyscy, którym kosztem Twych cierpień otworzyłaś niebo i dziękować Ci będą za Twe cierpienia, przez które stałaś się współodkupicielką całego rodzaju ludzkiego. Owe wszyscy, którzy idziecie drogą, zobaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja. Nie zapominaj nigdy na cierpienia matki swojej, której duszę najświętszą miecz boleści przeszył. A pod krzyżem Jezusa stała Matka Jego, święta Matko Zbawiciela, któraś nie odstąpiła od Jezusa w Jego poniżeniu i męce, lecz stałaś mężnie pod Jego krzyżem. Umocnij serca nasze, by żadne cierpienie złamać nas nie mogło. Matko Najboleśniejsza, módl się za nami. Spraw to, Zbawicielu drogi, byśmy świętą rodzicielkę Twoją, która pod krzyżem z Tobą współcierpiała, nabożnie czcili i serdecznie miłowali i pod jej opieką zawsze wiernie Ci służyli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Litania o siedmiu boleściach Matki Bożej. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Matko Bolesna, módl się za nami. Któraś nie znalazła miejsca w Gospodzie, módl się za nami. Któraś zmuszona była szukać przytułku w stajence, módl się za nami. Któraś Twego pierworodnego w żłóbku złożyła, módl się za nami. Któraś krwawemu obrzezaniu Syna Twojego obecną była, módl się za nami. Której przepowiedziano, że Syn Twój położony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą, módl się za nami. Której wyprorokowano, że duszę Twą własną miecz boleści przeszyje, módl się za nami. Która z synem do Egiptu uchodzić musiała, módl się za nami. Któraż rzezią niewiniątek przerażoną była, módl się za nami. Któraś 12-letniego syna Twego w Jeruzalem zgubionego przez 3 dni żałosna szukała, módl się za nami. Któraś ciągle na nienawiści Żydów do Syna Twojego patrzyła, módl się za nami. Któraś męki i śmierć Syna Twojego obraz bezustannie w sercu nosiła, módl się za nami. Któraś w dniu ostatniej wieczerzy Syna do Jeruzalem idącego ze smutkiem pożegnała, módl się za nami. Któraś męką ogrójcową i krwawy pot Syna Twego na modlitwie wylany sercem Matki przeczuwała, módl się za nami. Któraś o Synu przez Judasza zradzonym, o powrozami skrępowanym z ogrójcu uwiedzionym wieść odebrała, módl się za nami. Któraś Syna jakby złoczyńcę przed sąd kapłanów stawionego widziała, módl się za nami. Któraś na Syna fałszywych świadków zeznania słuchała, módl się za nami. Któraś okrutny policzek przez najdroższego Syna Twojego odebrany na sercu odczuła, módl się za nami. Któraś obelgi od Żydów i żołnierzy na Syna Twojego bezbożnie miotane słyszała, módl się za nami. Któraś Syna biczami sieczonego i cierniem ukoronowanego ujrzała, módl się za nami. Któraś bezbożny, a haniebny wyrok śmierci na Syna Twego wydany słyszała, módl się za nami. Któraś Syna Twego krzyż niesiącego spotkała,
módl się za nami. Któraś łoskotu przebijania gwoźdźmi rąk i nóg Syna Twojego słuchała, módl się za nami. Któraś ostatnie słowa Syna Twojego na krzyżu do serca przyjmowała, módl się za nami. Któraś ostatnie słowa miłości Twojego Syna do Matki usłyszała, módl się za nami. Któraś w konaniu Syna Twojego obecną była, módl się za nami. Któraś zamarłe ciało Syna Twojego z krzyża zdjęte na macierzyńskie łono swe przyjęła, módl się za nami. Któraś do grobu Syna Twojego cała zbolała i zasmucona do domu wracała, módl się za nami. O Królowo Męczenników, módl się za nami. O wizerunku Morza Goryczy, módl się za nami. O opiekunko bolejących, módl się za nami. O wspomożenie stroskanych, módl się za nami. O ucieczko grzeszników, módl się za nami. Przez okrutną mękę i śmierć Syna Twojego zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez najcięższe boleści serca Twojego zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez największe smutki i utrapienia Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez straszne uciski Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez łzy i łkania Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez wszystkie macierzyńskie współubolewania Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Przez przemożne pośrednictwo Twoje zmiłuj się nad nami, o Królowo Męczenników. Od niepomiarkowanego smutku zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od upadków na duchu zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od niechętnego znoszenia wszelkich cierpień zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od wszelkich okazji do grzechu zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od sideł szatańskich zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od zatwardziałości serca zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od ostatecznej niepokuty zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. Od potępienia wiecznego zachowaj nas, Matko Najboleśniejsza. My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Abyś nas w wierze prawdziwej, nadziei, miłości świętej, opieką Twoją utrzymywać raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Abyś nam u Syna Twojego za grzechy nasze doskonałą skruchę i pokutę wyjednać raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Abyś wzywającym Cię pociechę i ratunek Twój udzielać raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Abyś nas w chwili konania wspierać najszczególniej raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Abyś nam w stanie łaski zejście ze świata tego wyjednać raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko. Matko Najboleśniejsza, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami. Matko Boża, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Baranku Boży, wobec Matki Twej przez 3 godziny zostawał na krzyżu, zawieszony przez boleść tejże Matki Twojej, wtedy doznane, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, któryś wobec Matki Twojej Bogu Ojcu ducha oddał, przez boleść tejże Matki Twojej wtedy doznane, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, któryś wobec Matki Twojej z krzyża nieżywy zdjęty na jej łono złożony został, przez boleść tejże Matki Twojej wtedy doznane, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chryste eleison. Módlmy się. Niech raczący wstawić się za nami, prosimy, Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej. Do miłosierdzia Twojego błogosławiona Maryja, Panna, Matka Twoja, której przenajświętszą duszę w chwili męki i śmierci Twojej miecz boleści przeszył. O Panie Jezu Chryste, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Módl się za nami, Matko Najboleśniejsza, teraz i w godzinę śmierci naszej. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia Wam życzę. Do zobaczenia jutro.